Cześć wszystkim, witajcie. Załóżmy, że mamy już motocykl o pojemności 125. Trochę pokręciliśmy się wokół komina po naszych okolicach, w województwie, a nawet okrążyliśmy Polskę wokół. Ale czy można wyruszyć nim w świat? Czy wystarczy nam samochodowe prawko B? Za chwilę to wyjaśnię. Ten film jest uzupełnieniem do odcinka, który zrobiłem już prawie dwa lata temu, pod tytułem: Czy można motocyklem 125 pojechać za granicę? Przypomnę, jak się sprawy mają w naszym kraju. Według polskiego ustawodawstwa, aby móc jeździć motocyklem z silnikiem o pojemności 125 cm3 od lipca 2014 roku, wystarczy prawo jazdy kategorii B. Dodatkowym warunkiem jest określony czas posiadania tych uprawnień. Kierowca musi mieć prawo jazdy kategorii B co najmniej 3 lata. Ale uwaga, nie każdy motocykl o pojemności 125 cm może być prowadzony przez kierowcę z prawkiem B. Nie może być to dowolna maszyna. Maksymalna moc takiego jednośladu nie może bowiem przekraczać 11 kW 15 koni mechanicznych. W przepisach określono też maksymalny dopuszczalny stosunek mocy do masy własnej motocykla. Nie może on przekraczać 0,1 kW na kg. Dotyczy to również jeszcze mało popularnych, a już spotykanych na naszych drogach motocykli elektrycznych, gdzie też jest brana pod uwagę moc i stosunek mocy do wagi. Wspomniany odcinek dotyczy możliwości podróżowania 120 piątkami za granicę. I tu zaczynają się schody, a nawet podjazd w większości nie do pokonania. Co kraj to inne przepisy. Opisam, jak to wygląda u naszych sąsiadów i w paru miejscach Europy. Link w opisie. Te różnice w przepisach krajowych w Europie zdecydowanie mogą sprawić kierowcom kłopoty. Nie powiedziałem jednak, jak się sprawy mają na północy, czyli za Morzem Bałtyckim. Dostałem od Was w związku z tym kilka pytań: jak to wygląda w Szwecji, Danii czy Finlandii? No jak? Najlepiej wyjaśni to korespondent zagraniczny czyli Rafał z YouTube'owego kanału Kolory Szwecji moimi oczami. Rafał robi znakomite filmy o tym zamorskim kraju, które mogą być inspiracją do podróży i źródłem wiedzy o zwyczajach, kulturze i życiu w Królestwie Szwecji. Polecam. A teraz posłuchajmy. Cześć Grzegorzu, odpowiadając na Twoje pytanie, posiłkowałem się stronami odpowiednich agencji transportu. W krajach takich jak Szwecja, Dania i Finlandia prawo jazdy kategorii B nie uprawnia do kierowania lekkim motocyklem o pojemności skokowej nie większej niż 125 cm3. Funkcjonują tam niemal identyczne zasady nabywania uprawnień na kierowanie takimi pojazdami. Różnią się jedynie wiekiem przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii A1. Wspomniana kategoria Uprawnia do prowadzenia pojazdów dwu- lub trzykołowych o pojemności poniżej 125 cm sześciennych i mocy nie większej niż 11 kW. Oraz pojazdów trójkołowych w znaczeniu motocykl lub pseudo-samochód, powiedzmy, o mocy do 15 kW. Tak więc z polskim prawem jazdy kategorii B lepiej nie wjeżdżać do tych krajów na 125. No cóż, to chyba na tyle. Pozdrawiam serdecznie z zimnej Szwecji. Cześć. Rafale, dzięki za wszystkie informacje. Szanowni widzowie, jak widzieliście i słyszeliście, w krajach na północ od Polski łatwo nie jest. Wiem, że niewielu z Was małymi motocyklami odbywa podróże zagraniczne, ale jednak można i da się, co swoją skromną osobą zaświadczam. Dla własnego komfortu polecam odrobinę wysiłku, zrobienie kursu i zdanie egzaminu na kategorię A, czego wszystkim chcącym i pragnącym życzę oraz trzymam kciuki. Skoro jest to odcinek pytań i odpowiedzi, QA i rozmawiamy o motocyklach 125, to wspomnę o mojej małej czarnej, czyli motocyklu Yamaha YS125, bo takie pytania też padały. Mocnie całe 11 koni mechanicznych przy 7,5 tysiącach obrotów na minutę. Pojemność zbiornika 14 litrów, spalanie 2 litry na 100, czyli można wykręcić na pełnym baku prawie 700 km. Jak na motocykl, to wynik doskonały. Waga YS125 z płynami pod korek to tylko 129 kg. W razie potrzeby, motorek da się przenieść pod pachą. Siedzenie znajduje się na wysokości 795 mm, czyli spoko nawet jak na wysokiego chłopa jak ja. Swoją małą czarną przejechałem ponad 22 tysiące kilometrów. Co roku zmieniam olej i filtr oleju. Zmieniłem opony, zmieniłem w tym sezonie napęd na nowy czyli dwie zębatki i łańcuch. Pokręciłem się nią po paru naszych województwach i trzech krajach. Często nazywam swoją Jamaszkę motocyklem do zadań specjalnych. Niejedną górkę wraz z radiostacją zaliczyliśmy, a wypadów w Bieszczady nie liczę. Prędkość przelotowa na małej czarnej to 80 km na godzinę. Wiem, że to jej ulubiona liczba. Mimo, że często jest obładowana jak juczny muł, to po pracy silnika słyszę, że się nie męczy. Powiem szczerze, że mimo doświadczenia rowerowego i zalecanego w związku z tym minimalizmu, potrafię zabrać ze sobą dość sporo, choć zawsze uważam, że to niezbędne minimum. Każdy kilogram, każdy dekagram na rowerze, zwłaszcza na podjazdach, wyraźnie czujemy. Czujemy w nogach. Jadąc motocyklem, liczymy na jego moc, nawet gdyby to miało być 11 koni mechanicznych, dających się wykrzesać z małej 125. Czy taka podróż może być atrakcyjna? Owszem, tak. Oczywiście to moja subiektywna odpowiedź, ponieważ na małym motorku doświadczyłem wielu niesamowitych podróży. A co wy o tym myślicie? Pytanie kieruje zwłaszcza do kolegów motocyklistów, którzy uważają, że poniżej litra to nie motocykl. Pytanie zaczepne. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i wspólnie spędzone minuty. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze i pytania, na które staram się odpowiadać. Dziękuję za wsparcie łapką, subem i super podziękowaniem. Jeśli chcecie się dowiedzieć, kiedy w Szwecji zrezygnowano z jazdy po angielsku i o tym, że w niektórych szwedzkich miastach najmniej jest Szwedów, zapraszam na kanał Rafała, Kolory Szwecji moimi oczami. Link w opisie. Pozdrawiam i polecam się na przyszłość. W głębokiej szufladzie czeka jeszcze kilka podróży, więc do zobaczenia. Grzegorz.